Panie burmistrzu, jakie są najważniejsze rzeczy, które pan chce zrobić, jeśli pan wygra wybory w Andrychowie? No, najważniejsze rzeczy to jest kontynuowanie rozwoju tego miasta, unowocześnianie, stwarzanie warunków bardzo dobrych dla życia mieszkańców i myślę, że to już w tej kadencji się rozpoczęło. Ja przypomnę, że budujemy basen, kończymy infrastrukturę strefy ekonomicznej, do tego dochodzą autobusy, czyli komunikacja miejska, działanie dla mieszkańców i z myślą o nich. Również przypomnę, że pozyskaliśmy w tej kadencji pieniądze, czyli wymaga to realizacji, zrobienie terenów rekreacyjnych, Pańska Góra, Staw Anteckiego. I coś, co uważam i mówiłem to już wcześniej, na pewno w przyszłej kadencji będzie wybudowana hala widowisko-sportowa na 1500 miejsc, a mogę dodać osobiście, że wczoraj dostałem cały projekt do urzędu. Będziemy mieszkańcom pokazywać, jak będzie wyglądała hala i jak będzie realizowana ta nasza wizja. Jest już pan drugą kadencję burmistrzem, więc można oceniać pana pracę, chwalić lub krytykować, więc uważa pan, że jest pan w lepszej sytuacji czy gorszej od konkurentów, którzy tak jakby mają czystą kartę, bo jednak bycie radnym to co innego niż bycie burmistrzem. Ja też kiedyś pierwszy raz startowałem, w związku z tym zawsze lepiej być burmistrzem na stanowisku, ponieważ za mną stoją pewne już dokonania, pewne działania, które mieszkańcy widzą. No, ja życzę wszystkim kandydatom tego, żeby mieszkańcy im zaufali, ale chciałbym usłyszeć od nich, co mają zamiar zrobić. Nie tylko co chciałbym, ale jak to zrobić. Dlatego no, muszą pokazać mieszkańcom i przekonać ich do siebie. Jednym słowem, nie obawia się pan konkurencji? Znaczy, nikt nigdy nie jest pewien, także to jest wola mieszkańców. Ja zawsze powtarzam, że burmistrz to jest tak jak prezes zarządu, którego rada nadzorcza powołuje lub odwołuje. Jeżeli dostanie absolutorium, a w tym wypadku są to wybory, to znaczy, że zasługuje na dalsze powierzenie mu tego stanowiska na kolejne lata.